Za nami drugi dzień Mistrzostw Europy w kategorii U24. Na starcie dzisiejszych zmagań rywalizacji indywidualnej stanęli panowie reprezentujący 7 państw. Nasz kraj reprezentowało 4 zawodników: Łukasz Gutkowski, Kamil Kasperczak, Daniel Ławrynowicz i Filip Olejnik. Zwycięzcą pierwszej konkurencji pływania okazał się reprezentant Ukrainy Władysław Czekan. Wyścig na dystansie 200 metrów sterem dowolnym ukończył z czasem 2 minuty i 45 setnych. Drugim najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem na tym etapie rywalizacji był Węgier Bence Kardosz z czasem 2 minuty i 53 setne. Z trzecim czasem na liście zwycięzców znalazł się reprezentant Czech Filip Malecek, 2 minuty 1 sekunda i 39 setnych. Na bardzo wysokim 5. miejscu swój występ ukończył Kamil Kasperczak, który uzyskał czas 2 minuty 2 sekundy i 99 setnych, o 14 setnych pokonując na finiszu Łukasza Gutkowskiego, który zajął 6. miejsce. Dużymi staraniami działań Związku Polskiego, Związku Pięcioboju Nowoczesnego, daliśmy radę przeprowadzić i zorganizować Mistrzostwa Europy do lat 24 w pięcioboju nowoczesnym. Są to jedyne zawody tej rangi w Europie rozgrywane w tym ciężkim dla wszystkich okresie. Polski Związek i nasi zawodnicy starają się trenować, być aktywni przez cały okres trwania różnego rodzaju obostrzeń. Natomiast znakomita współpraca z ośrodkiem dżonkowskim powoduje to, że przeprowadzenie samej imprezy tak wysokiej rangi nie przysparza specjalnej trudności. Zachowujemy wszelkie obostrzenia sanitarne. Wszyscy zawodnicy, wszyscy trenerzy, wszyscy obecni tutaj organizatorzy są poinformowani o trudnościach, o tym, żeby przestrzegać wszelkiego rodzaju obostrzeń, po to, żebyśmy mieli możliwość jako związek przeprowadzenia jeszcze w tym roku kilku zawodów. Czekają nas za tydzień nadzieje olimpijskie, które chcemy rozegrać w ośrodku cosowskim w Spale. Natomiast w grudniu jeszcze mamy 2 imprezy, jedną dla młodych zawodników, a drugą pod koniec roku tradycyjny turniej Zbigniewa Majewskiego tutaj w Dżonkowie. Bezapelacyjnym triumfatorem turnieju szermierczego został reprezentant Ukrainy Krym Szekmametiew, który zwycięstwem zakończył aż 29 z 36 pojedynków na planszy i na swoim koncie zapisał 274 punkty. Drugie miejsce w szermierce należało do zawodnika ze Szwajcarii Maxensa Hofera. 25 zwycięstw i 11 porażek oraz 250 punktów. Na miejscu trzecim zmagania na planszy zakończył Hordi Berezniakow z Ukrainy, który odnotował 24 zwycięstwa. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem okazał się Łukasz Gutkowski. Jego wynik to 234 punkty, czyli 22 zwycięstwa i 14 porażek. Pozwolił mu na zajęcie wysokiego 7. miejsca. Po 2 rozegranych konkurencjach Polacy zajmowali odpowiednio miejsce 6. Łukasz Gutkowski, 7. Kamil Kasperczak, 11. Daniel Ławrynowicz i 17. Filip Olejnik. Czołowe rezultaty osiągnięte przez naszych reprezentantów podczas ich występów na parkurze dały awans w klasyfikacji generalnej po 3 rozegranych konkurencjach. Na tym etapie rywalizacji na 3. miejsce awansował Kamil Kasperczak, z numerem 4. do Laser Run przystąpił Łukasz Gutkowski, z miejsca 10. na trasę biegu ze strzelaniem wyruszył Daniel Ławrynowicz, a Filip Olejnik wystartował jako 16. Bardzo dobrze dysponowany biegowo Łukasz Gutkowski szybko odrabiał straty do prowadzącego Ukraińca Szekmametiewa. Szybkie i bezbłędne strzelanie pozwoliło mu na objęcie pozycji w czołowej trójce. Na pozycję lidera wysunął się Węgier Bence Kardosz. Węgier Kardosz pozostał niedościgniony i to on sięgnął po indywidualne złoto Mistrzostw Europy. Jako drugi z tytułem wicemistrzowskim metę przekroczył Łukasz Gutkowski, a brązowy medal zdobył Marek Grycz. Kamil Kasperczak zajął ostatecznie 4. miejsce, a Daniel Ławrynowicz ukończył rywalizację na bardzo wysokim 7. miejscu. Filip Olejnik przekroczył metę jako 17. Kardosz Bence, 2020 Európa-bajnok, utánpatlási akkor különös szezon, különös körülmények, de biztos is az érem is elég különös nekem. Így van, nagyon nagy öröm ez számomra. Egy elég
kemény napon vagyunk túl, de összességében azt hiszem elégedett lehetek. Viszonylag stabil voltam minden számban. Azt gondolom, hogy a lézer rámban pedig kiemelkedő, és ennek köszönhetem ezt az eredményt. Świetne rezultaty uzyskane przez naszych zawodników zapewniły im triumf i złoty medal w klasyfikacji drużynowej. Kamil Kasperczak, Łukasz Gutkowski i Daniel Wawelnowicz zwyciężyli z ogromną, prawie 100-punktową przewagą, pokonując zespół Ukrainy i Turcji. Mistrzowie Europy do lat 23, Łukasz Gutkowski, Daniel Wawrynowicz i Kamil Kasperczak, a zaczynamy od Łukasza, który jest również wicemistrzem Europy indywidualnie. W wyjątkowym sezonie, w wyjątkowych okolicznościach, taki medal smakuje lepiej? No na pewno muszę przyznać, że bardzo jestem zadowolony z tego medalu indywidualnego, ale myślę, że ten drużynowy jeszcze bardziej, że tak powiem, krzepi i cieszy. Wywarł tutaj dużo emocji i na, że tak powiem, kibicach, których no, w obecnym czasie nie ma za wiele, jeżeli chodzi o halę, ale poza nią było ich na pewno dużo. Cieszę się, że z chłopakami tutaj powalczyliśmy o ten najwyższy stopień podium. No i złoto jest nasze. Kamil, drugi z Polaków, czwarte miejsce klasyfikacji indywidualnej, najgorsze dla sportowca i widzę po twojej minie, że nie jesteś zadowolony, pomimo że w tak młodym wieku przegrałeś z samymi starszymi od siebie. No jest pewien niedosyt, głównie spowodowany moim czwartym strzelaniem, no ale co tu dużo powiedzieć, ktoś musiał być czwarty, ja jak najbardziej jestem zadowolony, z roku na rok jest progres, jeśli chodzi w tych zawodach, mam nadzieję, że w następnym roku będę powalczyć o indywidualne podium. No to indywidualne podium za rok już nie powalczy Daniel Wawrynowicz, który tymi zawodami kończy karierę młodzieżowca. To jakie następne cele w takim razie? No oczywiście kwalifikacja olimpijska, która będzie nas goniła w zasadzie już od nowego roku. Czy będziemy się walczyć, by pełną kadrę wysłać na igrzyska. No i tego wam, chłopacy, życzę. Dziękuję bardzo za wywiad i gratulacje raz jeszcze. Dzięki wielkie. Gratulacje dla zawodników i trenerów. Pozdrawiamy z Żonkowa.